Wykres poniżej przedstawia funkcję f od x równe x kwadrat, czyli to jest tutaj ten wykres. I teraz co? Narysuj wykres funkcji g od x równe x minus 2 do kwadratu minus 4 na wykresie interaktywnym. Czyli tutaj mamy, prawda, możemy ruszać te dwiema kropkami, no zmieniając kształt i położenie tego wykresu. No właśnie, i teraz musimy zobaczyć, no jak narysować ten wykres x minus 2 do kwadratu minus 4. Ano, zobaczmy, może ja tutaj skopiowałem sobie fragment i tutaj powiem trochę, a potem rozwiążemy to zadanie. Czyli tak, no pytanie, jak funkcja g od x wyraża się przez funkcję f od x. No więc widać, że no f to jest podnoszenie do kwadratu x, natomiast tutaj mamy x minus 2 do kwadratu, czyli muszę wziąć, jeżeli wezmę f od x minus 2, to co to jest? To jest, no właśnie, w miejsce argumentu funkcji f, w miejsce x wstawiam x minus 2, czyli to jest x minus 2 do kwadratu. To jest ten kawałek i jeszcze odejmuję 4. Czyli w ten sposób funkcja g wyraża się poprzez funkcję f. No teraz może jak to jest na wykresie. Jeżeli mam jakiś wykres funkcji f, powiedzmy, że to jest mój wykres funkcji f, no to co to oznacza? No jeżeli w miejsce funkcji f, jak się mają do siebie wykresy funkcji f od x i f od x minus 2? Otóż jeżeli przesuwam x, zastępuję x minus 2, to przesuwam w prawo o 2, tak? Czyli teraz w miejsce każdy punkt na tym wykresie przesuwam w prawo o 2. To jest f od x minus 2. No a jeżeli potem, no i teraz co? Muszę od każdego punktu odjąć 4, prawda? No to znaczy ten punkt odejmuje 4, ten odejmuje 4, ten odejmuje 4. Czyli innymi słowy każdy punkt na wykresie przesuwam o 4 w dół. Czyli wykres funkcji g powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji f o 2 w prawo i 4 w dół. To tak, może nałóżmy najpierw na siebie te wykresy. O! I teraz co? I teraz każdy punkt ma powędrować 2 w prawo i 4 w dół, czyli ten punkt ma powędrować 2 w prawo i 4 w dół. Raz, 2, 3, 4. I podobnie z wierzchołkiem. 2 w prawo i 4 w dół. 2, 3, 4. O! No i teraz to, ten niebieski wykres, to jest wykres funkcji g od x uzyskany za pomocą no właśnie wykresu funkcji f od x. Prawda? Ten wykres ma taki sam kształt. Prawda? Taki sam kształt, tylko jest trochę inaczej położony, prawda? Przesunięty w układzie współrzędnych, natomiast kształt tej krzywej i tej krzywej, te kształty są takie same.